Cześć! W zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie o wojnach Rzeczpospolitej ze Szwecją. Nasi przodkowie poszli o krok dalej. Po co walczyć z jednym przeciwnikiem, jak można utrudnić sobie życie i dołożyć do tego jeszcze jednego. I tak oto, moi drodzy, w trakcie wojen Rzeczpospolitej ze Szwecją wybuchła nam jeszcze jedna wojna z Rosją. Wojna, na skutek której zdobyliśmy Kreml i zajęliśmy Moskwę, a do dzisiaj Rosjanie mają święto narodowe wygnania Polaków z Moskwy. I o tym wszystkim w nowym odcinku programu Co za Historia. Śmierć Iwana Groźnego w 1584 roku sprowadziła dosyć istotną zadymę na tron moskiewski. Co prawda, władzę po ojcu przejął jego starszy syn Fiodor I, który nie zdziałał nic wielkiego na tronie moskiewskim. W okresie jego władania zginął jego młodszy brat Dymitr w niewyjaśnionych okolicznościach i zaraz w sumie po tym zginął sam Fiodor, kończąc tym faktem dynastię Rurykowiczów w Rosji. W 1598 roku władzę po Fiodorze przejął jeden z bojarów, Borys Godunow. To właśnie Borys Godunow prawdopodobnie był zamieszany w niewyjaśnioną śmierć Dymitra, młodszego brata Fiodora. Okres od śmierci ostatnich Rurykowiczów przez rządy Godunowa będziemy nazywali okresem Wielkiej Smuty, który zakończy się dopiero po wyborze na cara nowego władcy Michała I z dynastii Romanowów. Gdy w Rosji trwała zadyma w najlepsze, moi drodzy, zaczęły się pojawiać plotki, że ten mały chłopczyk, który de facto zginął, Dymitr cudownie ocalał. Cudownie ocalał i wędruje po świecie i szuka sojuszników. I takim oto sposobem on się nagle w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł u nas w Rzeczpospolitej. I w Rzeczpospolitej znalazł poparcie dwóch bardzo znaczących polityków, moi drodzy. Poparł go wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech oraz ród rodziny Wiśniowieckich. Dymitr Samozwaniec obiecał swoim sojusznikom, jeżeli odzyska tron moskiewski, to ofiaruje im niesamowite nadania i bogactwa w Rosji. Sam Jerzy Mniszech postanowił zawrzeć z nim taki pakt, jeżeli Dymitr zostanie carem i się uda ta cała akcja, to poślubi jego córkę Marynę. Dymitr oczywiście zgodził się. Po cichu dostali panowie zgody od króla Zygmunta III, zebrali ekipę i ruszyli na Moskwę. W 1604 roku faktycznie cała ekipa wyruszyła na Moskwę i to jest początek Dymitriad. Co najlepsze, po roku udało się im zdobyć Kreml i faktycznie Dymitr Samozwaniec został ogłoszony carem, a córka Jerzego Mniszecha, Maryna, została pierwszą Polką carycą Rosji. Nowy car oczywiście nie zapomniał o swoich sojusznikach i na dworze otaczał się Polakami. No nie bardzo spodobało się to bojarom ruskim, nie podobało im się to, że nie przestrzega zasad ani tradycji i wkrótce doszło do buntu, na skutek którego Dymitr Samozwaniec stracił życie. Po wyeliminowaniu Dymitra w Rosji władzę przejął Wasyl Szujski. Pewnie zapytacie się, moi drodzy, czy faktycznie ten Dymitr Samozwaniec był tym zaginionym synem Iwana IV Groźnego. Otóż nie, moi drodzy, to był pic na wodę. Okazało się, że ten Dymitr to tak naprawdę był Grigorij Otrepiew i on był po prostu mnichem podającym się tylko i wyłącznie za ocalałego carewicza. Ale kogo to interesowało? Nas, z punktu widzenia Rzeczpospolitej, nam pasowała ta bajka i fajnie by się ułożyło, gdyby się udało sterować tym Dymitrem. No niestety, w Moskwie było gorąco i na skutek tego stracił życie. Słuchajcie, długo nie trzeba było czekać i zaczęły iść kolejne plotki, że ten Dymitr jednak cudownie ocalał z bycia zamordowanym. Znowu kolejny cud. Dymitr prawdopodobnie ocalał. Nie wiem, jak można było ocaleć z bycia zamordowanym, ale faktycznie znalazł się inny gościu, który podawał się za tego pierwszego Dymitra, który ten się podawał za tego zaginionego. I ten Dymitr II chciał znowu odzyskać władzę. Nawet sama Maryna rozpoznała w tym Dymitrze swojego męża i postanowili odzyskać dla niego władzę w Rosji. A w to wszystko włączy się król Zygmunt III Waza. Zygmunt III!
maza, nie za dużo nam pokazał. Wasyl Szujski zawarł sojusz ze Szwecją i to było paliwo napędowe dla Zygmunta III Wazy. Nie dość, że może pogodzić interesy lejąc Szwedów, to jeszcze może mu się uda zdobyć potężne tereny w Rosji. W 1609 roku wybucha nam wojna polsko-rosyjska. Wojna, która rozpoczyna się od oblężenia twierdzy Smoleńsk. Wasyl Szujski wysyła 30-tysięczny kontyngent wojskowy wspomagany przez Szwedów, żeby pomogli obrońcom Smoleńska. Drogę im przecina Stanisław Żółkiewski, który w 1610 roku wydaje im bitwę pod Kłuszynem. Kłuszyn, patrząc na statystyki, był jeszcze grubszą bitwą niż Kirchholm. Stanisław Żółkiewski musiał się rozprawić z czterokrotnie silniejszą armią, którą miał naprzeciwko siebie. Zobaczcie na liczby. Głowa pęka, moi drodzy, jakim cudem Żółkiewski z wojskiem potrafił tak rozgromić połączoną armię rosyjsko-szwedzką. Ale to sobie o tym już powiedzieliśmy w poprzednich zajęciach. Tą robotę i tą różnicę oczywiście zrobiła nam husaria. Tak się robi historię. Żółkiewski po wspaniałej bitwie zdobywa Moskwę, a Rosjanie uwięzili tam cara Wasyla Szujskiego, którego przekazali w ręce hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz zaproponowali koronę Cesarstwa Rosyjskiego Władysławowi IV Wazie, czyli starszemu synowi Zygmunta III Wazy. A Moskwa została zajęta przez Polaków. Problem będzie polegał na tym, że moi drodzy, Władysław IV będzie musiał przejść na prawosławie, co nie do końca będzie się zgadzało z jego ideą jako katolika, a po drugie coraz większe problemy w objęciu tronu przez Władysława IV będzie miał tak naprawdę jego ojciec, Zygmunt III Waza, który, jak się mówi z perspektywy czasu, sam miał chęć zostać carem Rosji. Król z królewiczem wrócił do Warszawy, a wraz z nimi wrócił Stanisław Żółkiewski. I tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Stanisław Żółkiewski przywiózł do Warszawy ze sobą Wasyla Szujskiego, cara rosyjskiego. Stanisław zrobił defiladę, przeszedł z wojskiem, przeszedł z jeńcami po Warszawie, pokazał wszystkim zdobycze, miał ze sobą cara, który to musiał klęknąć przed obliczem naszego króla Zygmunta III Wazy, błagać o litość i ucałować jego prawicę. Najlepsze jest to, że król Zygmunt III Waza ułaskawił cara, ułaskawił jego brata i zesłał ich w okolice Malborka i nadał im tam ziemię, żeby się z niej utrzymywali. A ich potomkowie później zostali polską szlachtą. Zygmunt III, czyli Waza, za dużo nam pokazał. Moi drodzy, sytuacja w Moskwie się trochę przyciągała w nieskończoność. Zygmunt się nie mógł zdecydować, czy przerobić tego syna na prawosławie, czy go nie przerabiać, czy samemu objąć tą władzę. Wkrótce nagle znalazł się znowu ten Dymit II i został zamordowany. I znalazło się też innych kilku gałganów, którzy mieli ochotę zostać carami Rosji. Doszło do buntu w 1612 roku w Moskwie. Buntu, który skończył się krwawą rzeźnią w mieście i podpaleniem samego miasta. Niestety całkowicie nie wykorzystaliśmy szóstki w totolotka, która nam się nadarzyła i przez opieszałość i przez zdecydowanie Wazów niestety. Lipton. 6 listopada 1612 roku nastąpiła ostateczna kapitulacja polskiej załogi na Kremlu. A bojarzy wybrali na tron Michała Romanowa, który daje początek dynastii Romanowów i to będzie druga i ostatnia dynastia, która będzie panowała w Rosji. Oczywiście Zygmunt się obudził trochę za późno i zorganizował wyprawę. Jednak ta wyprawa już nie spowodowała zajęcia Moskwy i zostaliśmy zmuszeni w sumie do podpisania pokoju z Rosją w Dywylinie w 1619 roku. Traktat, który miał trwać 14,5 roku, na mocy którego zebraliśmy ziemię smoleńską, siewierską, czernichowską, a powierzchnia naszego kraju wynosiła prawie 1 milion kilometrów kwadratowych. To jest najwięcej kiedykolwiek w historii naszego państwa mieliśmy. W 1632 roku
umiera Zygmunt III Waza. Przypominam wam, że w międzyczasie mamy zadymę ze Szwedami i tą sytuację próbują wykorzystać Rosjanie i odbić twierdzę smoleńską. Wojska Michała Romanowa idą na Smoleńsk i oblegają miasto, ale nasz nowy król, następca i najstarszy syn Zygmunta III Wazy, Władysław IV Waza, okazuje się całkiem niezłym strategiem i bierze, zwołuje armię i rusza na pomoc twierdzy Smoleńsk. Udaje mu się odeprzeć atak Rosjan i zawiera z nimi pokój w Polanowie, na mocy którego, moi drodzy, zostaje status quo ante bellum, czyli tak jak było przed wojną, z taką małą różnicą, że Władysław IV zrzeka się prawa do tronu moskiewskiego. Pokój zostaje zawarty w 1634 roku. Moi drodzy, w ostatnim odcinku wspomniałem wam o husarii, która robiła taką rzeźnię na polu bitwy, taką różnicę jak niemieckie czołgi podczas II wojny światowej. W wojnach polsko-rosyjskich na największą uwagę zasługuje oddział pod dowództwem pułkownika Aleksandra Lisowskiego. I od jego nazwiska ten oddział nazywany będzie Lisowczykami. Lisowczycy to oddział, którym straszono dzieci jeszcze setki lat po wydarzeniach w XVII wieku w Rosji. Ale nie najlepsza opinia poszła za nimi również w Niemczech, w Czechach i na Węgrzech. Kim byli ci Lisowczycy, moi drodzy? Aleksander Lisowski w 1609 roku dostał zielone światło od Jana Karola Chodkiewicza, od hetmana, że ma skonstruować oddział zawodowych zamordystów, który nie będzie miał wypłacanego żołdu za to, co będzie robił. No jak nie będzie miał wypłacanego żołdu, to z czego oni będą mieli się utrzymywać albo jak ich skłonić do walki? Proste. Dostał zielone światło na to, żeby ten oddział utrzymywał się z grabieży na terenach, na których będzie się poruszał. Tak jest, moi drodzy. Oficjalny oddział Rzeczpospolitej dostał legalne światło do kradzieży i rozboju. Aleksander Lisowski genialnie przerobił tatarską sztukę wojenną i nauczył swoich chłopaków poruszać się na koniu tak, jak robili to Tatarzy. Lisowczycy potrafili przejechać w ciągu jednego dnia 150 km i zmieniali tylko konie tak naprawdę. Każdy żołnierz mógł mieć nawet po 3-4 konie i żeby ich nie zajeździć, co jakiś czas przesiadał się na następnego. Wojsko, które nie ciągnęło ze sobą w ogóle taborów. Dzięki temu byli genialnie mobilni i potrafili na tyłach wroga robić grubą zadymę. Lisowczycy nigdy nie wychodzili w pole bitwy z przeciwnikiem. Oni atakowali z zaskoczenia. Oni atakowali ich słabe punkty i rozbijali przeciwnika w pył. Faktycznie, trochę niechlubna legenda za nimi krążyła, że palili, gwałcili, rabowali i mordowali. Ale moi drodzy, no takie były zadania Lisowczyków, żeby robić zadymę na tyłach przeciwnika. Żeby go ciągle kąsać, atakować, prowadzić wojnę podjazdową i bardzo szybko się przemieszczać. Lisowczycy nie mieli jednolitego uzbrojenia, moi drodzy, ani umundurowania. Oni walczyli w tym tak naprawdę, co popadło im w ręce. Nawet dochodziło do dziwnych sytuacji, że w trakcie boju potrafili wystąpić w samych gaciach, mając tak naprawdę szable w ręce i pistolety za pasem. Ale podczas wojen polsko-moskiewskich zrobili taką różnicę, jak Cristiano Ronaldo robił w Realu Madryt. I tą ciekawostką, moi drodzy, kończymy na dzisiaj 22 odcinek programu Co za historia. I teraz słuchajcie, moi drodzy, postanowiłem w końcu po odebraniu kilkudziesięciu maili i wiadomości tak naprawdę na Instagramie, na Facebooku od was założyć Patronite. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie i mieć naprawdę duży udział w tym, jak będą wyglądały przyszłe odcinki i jak się potoczą się losy tego kanału, zachęcam was, żebyście weszli na tego Patronite'a, zobaczyli, co tam jest i brali aktywny udział w tworzeniu tak naprawdę kolejnych odcinków programu Co za historia. Zapraszam was do Facebooka, zapraszam was na Instagram i do komentowania tego filmu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę w górę i pamiętajcie, żeby kliknąć subskrypcję, to wtedy będziecie wiedzieli dokładnie, kiedy będzie następny odcinek, bo następny odcinek będzie niedługo. Dzięki wam bardzo, do zobaczenia. To był 22 odcinek programu Co za historia. Na razie. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Jest ciemno czy jasno?
No to będzie dużo w top dzisiaj. Raz, jeden. Raz. Ale mam głos zjechany. Który teraz będzie odcinek? Ale piękny zachód słońca. Normalnie, romantycznie. Po tylu godzinach w szkole, po całym tygodniu, to ja już nie mogę mówić. W Rosji okres od śmierci ostatniej... W Rosji okres śmierci od... Ble, ble, ble. Mówiliśmy sobie o wojnach Rzeczpospolitej ze Szwecją. Piła. Gdy w Rosji trwała zadyma, jak... Gdy w Rosji trwała zadyma... Nie, gdy w Rosji trwała... Ble. Nasi przodkowie postanowili, że jeden przeciwnik to mało.